serdecznie na ceremonii rozdania nagród przemysłu filmowego Lwie Głowy 1970. Dzisiaj poznamy zwycięzców najbardziej prestiżowej nagrody w branży filmowej. Nie zwlekając, przejdźmy do pierwszej kategorii. Utrzymanie się na szczycie listy notowań gwiazd w branży tak bardzo opartej na współzawodnictwie jak przemysł filmowy, to nie lada osiągnięcie. Tym większy podziw należy się następującym osobom nominowanym do nagrody dla najwyżej notowanej gwiazdy. Awans gwiazdorski. W tej kategorii nominowani zostali... To zasłużone zwycięstwo. Nagrodę otrzymuje... Old World Cinema! Czas zapoznać się z nominowanymi do nagrody w kategorii najwyżej notowany debiut. Przejdźmy do nagrody dla najlepszego reżysera. Nominowani w niej zostali... Wszyscy znamy tę osobę doskonale. Nagrodę otrzymuje... Champion Cinema! Kolejna kategoria to nagroda za najlepszą kreację aktorską. Nominowani w niej zostali... A zwycięzcą jest... Niektóre gwiazdy to po prostu pracoholicy. W tym roku o nagrodę za największą liczbę ról ubiegają się... A zwycięzcą jest... Taxi Taxi Worldwide! Na szczycie list notowań często znajdują się filmy, które porywają widownię i wprowadzają do branży świeży oddech. Te produkcje, którym się to udało, ubiegają się w tym roku o nagrodę dla najwyżej notowanego filmu. Najwyżej notowane studio zostały następujące wytwórnie. To nie jest ich pierwszy sukces. Wielkie brawa dla wytwórni! Przejdźmy do następnej nagrody. Przyznawana jest ona w kategorii największy awans studia. Oto lista nominowana. Ostatnio wiele się o nich mówiło. Panie i panowie, nagrodę otrzymuje... Nominowani do nagrody w kategorii najprężniejsze studio zostali... A zwycięzcą jest... Old World Cinema!
kategoria to nagrody przyznawane dla najbardziej prestiżowego studia. W tym roku nominacje otrzymali... Generalnie to mi się nie podoba, żegnam. Jak widzicie, niestety nie idzie nam najlepiej. Od ostatniego odcinka praktycznie wszystko legło w gruzach. Nasza wytwórnia filmowa traci, a nie zyskuje. Gwiazdki spadają. I ktoś tu ucieka, ale niech sobie ucieka, bo tak naprawdę nie jest mi potrzebny. Niestety, nasza wytwórnia filmowa... Coś przyszło znowu. 21 lat. Za chwileczkę. Drodzy widzowie, nasza wytwórnia filmowa niestety nie radzi sobie coś ostatnio. Dzieją się naprawdę niedobre rzeczy, więc po tym filmie, który teraz tutaj rozpoczyna swoją produkcję, o ile w ogóle rozpocznie, bo jak widzicie są jakieś problemy, wyrzucamy wszystkich, którzy mają iść na emeryturę. Czas po prostu zająć się tym porządnie. Jak na razie organizacja filmu akcji jest tak żenująca, że w ogóle nikt kompletnie nawet nie chce udać się, o, dobra, może teraz już coś lepiej, nie chce się udać nawet na plan filmowy, ale teraz coś tutaj lepiej się udało, jak ja wymusiłem to. No, gra chce bardzo mocno nam, ty, nie, wracaj. Pani, masz jakieś doświadczenie? Tak, będziesz aktorem, witaj w naszej drużynie. Słuchajcie, przyjmujemy samych młodych aktorów właśnie w tym momencie i bardzo dobrze, ponieważ my zajmiemy się nimi lada moment, gdy już ci tutaj skończą film. Patrzcie, kolejna gwiazdka nam upada tutaj. Publikujemy film. O! 4 gwiazdki! No to nieźły film w takim razie. Bardzo dobrze. Świetnie. Film opublikowany. Nastroje ludzi może trochę się zwiększyły, ale oni są już tak zmęczeni po prostu tym wszystkim, że ten film akcji jest już ostatnim filmem naszych tutaj 4 na samej górze aktorów, bo od razu z grubej rury zwalniam wszystkich tutaj 4, co są. No, może oprócz tego, tej Esther Williams, bo ona to tutaj jeszcze chyba ma 64 lata, też bym ją zwolnił tak naprawdę. I to z tego powodu, że ona w sumie nie ma jakoś ekstra doświadczenia, tutaj jakieś sprzeczki. Z naszym jednym z nowych aktorów, nie wiem czy zauważyliście. Także to jest jego teraz tutaj debiut. Ten reżyser, który na razie jest reżyserem, ale nie jest, bo bierze udział w filmie. I tak, no powiem wam, ogromne zmiany, lata 70. i tu się naprawdę dużo będzie działo. Przede wszystkim, no będą spore zmiany w naszej tutaj... miejscu aktorów, o tak powiem. Będzie duże zmiany w naszej tutaj, nie wiem, no pracowniczych stanowiskach, bo chciałem jakoś to tak słownie dobrze powiedzieć. Mamy nowe auto, już sobie je tutaj zamontowałem. Także sporo zmian w studiu, generalnie stare gwiazdy pójdą wek, że tak powiem. Najlepiej ich po prostu zwolnić, bo nie będziemy musieli wypłacać im emerytury chyba później, czy coś tego rodzaju. Też, jeżeli chodzi o pisanie scenariuszy, to musimy się tutaj trochę streszczać, bo nie mamy tak naprawdę żadnego dobrego scenariusza. Robimy więc komedię. Znaczy, niech oni piszą komedię, to dobrze nam zrobi. Przynajmniej humorystycznie może widzów rozbawimy. W końcu są lata 70, trendy się troszeczkę zmieniają. Tendencja, no na razie nie spadkowa, ale konkurencja nas dogania. Musimy wziąć się w garść i to jeszcze nie będzie w tym odcinku, aczkolwiek zmiany będą, bo musimy bardzo mocno przyspieszyć plan działania, wyprodukować dużo nowych filmów i zająć się nowymi gwiazdami, a nie tymi starymi. Także ten film akcji to jest... ostatni film naszych tutaj gwiazd i tak naprawdę zwolnię wszystkich, którzy mają powyżej 60 lat. Po prostu zwolnimy wszystkich, naprawdę, którzy mają powyżej tych 60 lat.
Nawet chyba tą możemy Rebekę zwolnić, bo w sumie na co nam ona, skoro ona nie ma dużo doświadczenia? Wypłacamy jej kasę, która tak naprawdę nie przyczynia się do jakiegoś lepszego rozwoju tutaj studia, a ona też doświadczenia jakiegoś zbytnio nie ma dużego, więc w sumie to ty nam niepotrzebna jesteś. Ta też tutaj, nie, ta jeszcze jest okej, okay, ale mamy tutaj kilka starych próg, na przykład cześć. O ta. Tu Kate Sewell, słuchacie Radia Tech. W dzisiejszym programie przedstawimy wam najświeższe nowinki ze świata techniki. Jeśli kiedykolwiek marzyłeś, by oglądać filmy we własnym domu, niezależnie od pory dnia, odtwarzacz wideo jest tym, czego potrzebujesz. Urządzenie to, mające wejść na rynek w przeciągu najbliższych paru lat, daje możliwość nagrywania filmów z telewizji. Wybrany tytuł zmieści się na zaledwie 9 kasetach. Ekstra! No dobra, era kaset, że tak powiem. I zobaczcie nowe radio. Zupełnie KMVS już nie istnieje. Chciałem powiedzieć jakoś inaczej, ale jakoś mi się słowa pomieszały. No to tak, scena kolejna, wszyscy wykrzykniki. Ja ich po prostu zaraz pozwalniam, no niestety tak będzie. Nie ma opcji, trzeba się ich popozbywać, bo same problemy są z nimi. Kręćcie tą scenę póki możecie, najwyraźniej masz produkcję filmową we krwi, zarabiasz teraz krocie, może, ale... Zadawasz po solidnej porcji wspaniałej muzyki na antenie 121,5 KMVS. Okej, okay, dobra, nowi, dalej KMVS jednak jest, ale mamy dwa radia chyba, a przy okazji w ogóle nowi prowadzący, nie wiem czy zwróciliście na to uwagę. Już we wcześniejszych filmach nawet już nie podgłaśniają tego, co oni mówią, bo... Za dużo tutaj się rzeczy dzieje, ja się skupiam na rozgrywce, nie mam czasu na to, co oni gadają w tle. A powiem wam tak, gdy się gra tak samemu, bez nagrywania, jest zdecydowanie fajniej, bo możesz skupić się na klimacie i tak dalej. I naprawdę, te komentarze w radiu super ekstra umilają rozgrywkę, zwłaszcza te nowości. Te wszystkie rzeczy, które dzieją się tak naprawdę na świecie. No i też na przykład dzięki takiej grze na zajęciach historii może wam troszeczkę lepiej być, na przykład podpomóc wam to. Bo niektóre tutaj rzeczy, które się dzieją, no to w sumie wszystkie są zgodne z prawdą i też one są w taki fajny sposób wytłumaczone. No i w sumie pasuje, tak naprawdę bardzo fajnie pasuje. Co się dzieje? Czemu nie wchodzicie na plan filmowy? Kogoś brakuje? Halo? Grozi odejściem? Z jakiego powodu? Ej! Człowieku, dopiero cię zatrudniłem, o co ci chodzi? Ile ty masz lat? 12? 40? Ha! To sobie odchodź. W jakim filmie grasz? To sobie zagrasz w takim razie w Detroit, ostatni to będzie twój film i zwolnię ciebie również. Nie jesteś nam potrzebny. A, jeszcze sprawiasz problemy. I to duże problemy. Zastanów się lepiej, co chcesz zrobić. No co jest, kurde? 71 chcesz odejść? To sobie odejść. Ja cię zwolnię. Ja ciebie zwolnię. Dobra. Co się dzieje? No co jest grane? Co jest, z kim problem jest? Na kogo wy czekacie? Na kogo wy, ludzie, na kogo wy czekacie? Czemu wy nie wchodzicie na scenę? Halo? Tracimy, ach, ty tutaj biegniesz, statystka, dobra. Włazić już. O, włazić. Szybciej. Włażą, dobra. Rozwijają sprzęt. Ekstra. No, całkiem ciekawy film akcji, zobaczcie w ogóle. Ubiór... Ubiór jest całkiem sympatyczny. Mamy scenariusz gotowy. Mamy scenariusz gotowy, ale ja chcę jeszcze... Katie Hopper przeszła na emeryturę. Ale mam nadzieję, że nie przeszłaś na emeryturę, jak kręciliśmy film. To ty? Katie Hopper. Na razie... Pracodawca Linear Productions? Halo? Ktoś cię zatrudnił? Nie mogę cię kliknąć. Patrzcie! Ktoś ją zatrudnił chyba. Gdzie? To sobie długo nie pobędził. Ej, czemu wybiegniecie? Bezrobotna? Ej! Jak to bez... Stój! Gdzie? Kiedy ty byłaś? Stop! Skąd ty byłaś? Ludzie czekali o pracę, ja ich nie przyjąłem. Kurde! Wracać tutaj. Skąd wy jesteście? Kto chciał świtę? Ty dostaniesz świtę. Jesteś świeżą gwiazdą, musisz ją mieć. Masz. I... Nie ty. Nasz nowy ten. To jeszcze czekaj, dobra. Ona będzie twoją świtą. A nie, ty masz już chyba świtę, co nie? Masz, dobra, przyczepa cię boli. Dobra, kto tutaj jeszcze świty nie miał? Ty masz świtę? Ej, babka, czekaj, nigdzie nie odchodź. Jeszcze nie odchodź nigdzie. Aha, bo ty stałaś tutaj o pracę. No dobra, kto potrzebuje świty? Kto jej nie ma? Jest młody, bo staruchów nie będę tutaj przydzielać. Dobra, nikt chyba. Ty masz, dobra, to będziesz w takim razie budowniczą. Pierwsza kobieta pracująca w budowie tutaj na serwerze, kurde, Looktown. Nie no, w studiu filmowym.
Ja kocham muzykę. Więc w tę noc jesteśmy sobie przeznaczeni. Nigdzie nie odchodźcie. Okej, dobrze. Okej, przydzielam was w takim razie wszystkich tutaj, żebyście szybciej nakręcili to, bo chcę was pozwalniać. I tak, wielkie zwolnienie można powiedzieć, kurde, będzie, ale to myślę, że z tym sobie też jeszcze poczekamy, może nie w tym odcinku. Także spokojna o to głowa. Kręćcie, kręćcie. Aha, i tak, scenariusze, bo chciałem, żeby... A jeszcze się tylko rozejrzę, bo rzeczywiście jacyś ludzie tu pouciekają. Może by chcieli pracować. Tu się kończy chodnik. Ktoś ucieka gdzieś? Już nie, dobra. No to okej, okay. Ażem przegapił. Zawsze po rozdaniu lwigów przychodzą ludzie o pracę. Dobra. A, statyści też nam uciekają na emeryturkę, tak? 71. To nieźle w takim razie. To ekstra. Dobra, to tak, piszcie w takim razie teraz... Niech będzie film akcji, bo to już będzie z nowymi aktorami. Także, proszę bardzo. No, cuda, cudowianki, cały czas coś się dzieje. Prawdopodobnie jak ta produkcja filmowa się skończy, to ja już was... Nie, bezwzględnie was wyrzucam, bo to nam już pogarsza, zobaczcie, tutaj nas doganiają po prostu. Doganiają nas, musimy się pośpieszyć. Tu już połowa kręcenia następnego filmu, także nie możemy z tym zwlekać. Aha, i musimy uważać, żeby nas tutaj nie chcieli przez przypadek oczy się zdenerwować i chcieć odejść, dlatego musimy tutaj podwyższyć garże. Bo są strasznie niezadowoleni, proszę bardzo. Znaczy, ta babka była, bo ten facet to ja go zwolnię. Stara dziadyga jakaś 40-letnia. Poza tym bez doświadczenia, także nie potrzebuję ciebie tutaj. Aha, i będziemy mieli przyczepy wolne. I tak jak mówiłem, ja inwestuję w nowe gwiazdy. No, mam nadzieję, że się nie przeliczę. Czy czekamy na kogoś? Tak, bo ty lamentujesz. Upija się. No to super, żeś się tam upijał. Na podłodze czy tam ziemi leżąc, kurczę, na kafelkach zimnych. A pan gdzie z tą kamerą, kurde? A, bo z okna scena będzie kręcona. No i bardzo fajnie. O, zobaczcie, fajna scena, kurde. O, opa, będzie coś takiego się działo, zobaczcie. O, ciach! O, go ude! O, dobij go jeszcze, dobij go, dawaj, dobij go. Zemst. O, i proszę, a ten go oddał mu, kurde, potwór jeden. Znaczy, nie będziemy nic zmieniali w tej scenie, bo popsuje się cały plan później, musimy o to dbać. Dlatego okej. Okay. Super. Cięcie. Jeszcze kręcą. A nie, teraz to się kręci, zobaczcie, widzicie? O, to się teraz kręci. O, a tego, o, go trzy, o, polecie. O, wstał szybko. No to akurat trochę nie było nawet udawane. Trochę wyglądało nieciekawie. Mam nadzieję, że następnym razem się poprawicie. Chociaż mógłbyś wstawać po takim uderzeniu. Halo, co się dzieje? Czemu tutaj... Aha, okej, okay, poziom utrzymania. No super, generalnie naukowcy już nie pracują, bo nie ma co wymyślać według nich. Same gwiazdki, złe nastroje, maj, przejście na emeryturę. Spokojna oto głowa, ja cię pozwalniam. O, ojej, oś taki zły. No, zły sobie bądź, spokojna głowa, ja ciebie zwolnię, jak będzie potrzeba. Wiesz co, masz tu ostatnie w historii twojej tutaj kariery fotka będzie ostatnia. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Twoja ostatnia fotka, masz. Ciach. Poszła fotka. I już więcej ich nie będziesz miał, stary. To już jest twoja ostatnia fotka. Wracać na scenę, przygotowywać się, kręcimy. Ostatnia fotka, nawet niepotrzebnie zmarnowałem tego tutaj gazeciarza. No, dramat. Dramat totalny, bo czas biegnie nieubłaganie. Tutaj filmy produkujemy, ale powiem wam, takie ostatnio te filmy jakoś, można powiedzieć, nie za dobra. Także okej, okay, akcja, scena kolejna. Detroit, miasto zbrodni. Jeszcze dwie zostaną po tej scenie. No i co? Pozbywamy się gwiazd, które są nam niepotrzebne. Mamy godzinę? Mogę powiedzieć cięcie. Tak. Wskazówki zegara wyglądają jak nogi pewnej dziewczyny. Koniec! Nie podoba mi się ten facet, który tam gada w radiu. Jest dziwny po prostu. Nie dość, że słabo go słychać, jakoś ciężko go podgłośnić, żeby było go dobrze słychać. Ma dobry głos, ale generalnie jakoś tak mi się nie podoba mi się. Lata 70. Czy tak naprawdę było? Nie wiem. Możliwe. Dobra, panowie i panie, kurde. O, zmieniacie scenę. Dobra, to ty sobie zjedz. Oni biegną. Pomogę im nawet. O. O. Masz. 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 Ktoś jeszcze? Ty. Wracasz. Ty. Idziesz. Reżyserka. To będzie najgorszy film, ale niech już jest. Ważne, że zarobimy. Dobra, i tak. Jeszcze jeden scenariusz napiszcie. Nie wiem, jak tam będziemy stali z horrorami, dlatego jeszcze horror. Proszę bardzo. Jest i horror. Świetnie. I jeszcze co? Akcja jak akcja. Przyspieszmy trochę czas, zobaczmy. Ok,
kręcą, bardzo dobrze, dwa filmy naraz. Spokojna głowa, ja ciebie zwolnię. Oto się nie martw, jest maj. O, i bardzo dobrze, a ponieważ jesteś uwiązany w film, na razie nie odejdziesz, także masz problem. A, to dlatego ty się tak denerwujesz, Typhusie 1. Ha, nie możesz się zwolnić, bo kręcisz film. Ha, no i bardzo dobrze, o to chodzi. Dobra, typek, puszczam cię. Sceny jeszcze nieskończone, są wykrzykniki, jest niedobrze. Trzeba poprzedzierać ludzi, nie mogę tego zrobić. Z jakiejś nieznanej mi przyczyny, puszczam cię, kurde, nara. Kogo brakuje? Na planie, udaje się na plan filmowy, jakaś, o tutaj, statystka pewno, dobra. Gdzie ciebie przydzielić? Tutaj? Chyba tak. Tak. No dobra, to zaczynacie. A, jeszcze kogoś brakuje? Ciebie? Dobra, to proszę bardzo. I ty, akurat w samą porę, super, oj. Ależ upadłeś nisko, naprawdę. Tak nisko upadłeś, że... A, i ty też jesteś potrzebny na plan filmowy? Nie. Śmiecisz mi na studiu? Oj, wszyscy się denerwują. Oj, niedobrze, powiem wam. Bardzo niedobrze. No, niedobrze. Dokąd biegniesz? Halo, puszczam cię. No, Detroit, miasto z broni. To też ostatnia scena? Chyba tak. Zwolniłbym cię już teraz nawet, wiesz? A zobaczmy, czy ty masz jakąś świtę, coś ci przydzielałem? Nic ci nie przydzielałem. I bardzo dobrze, że tego nie zrobiłem. Bardzo dobrze, kurde. Ostatnia scena z karabinami, dużo ludzi. Nawet fajnie wygląda. Powiem wam, esencja po prostu filmowości. Ale... Powiem wam, może być gorzej w naszym studiu. Może się nagle zrujnować wszystko, przez to, że pozbywamy się naszych najlepszych ludzi. Ale no jakby nie patrzeć, no ich lata świetności... Minęły już 2 lata temu, bo już wtedy mieli odejść na emeryturę. Także Andy Barton, Karsten Zinke i Ben Haskins to gwiazdy, które trwały bardzo długo w naszym studiu. Niemalże 50 lat przepracowane. Tutaj w tym przypadku akurat trochę mniej. Ale powiem wam, że no cóż, bywa. I trzeba się z tym pogodzić. Chociaż Ben Haskins jeszcze, ale... Jego też się pozbędziemy. Asystenta możemy ci już wycofać. Sprawdźmy tylko, czy ktoś potrzebuje tu jakąś asystę. I cóż. Karsten Zinke, twoja asysta. W ogóle tak, możemy zrobić tak. Asystent, nie wiem, kto tutaj najbardziej potrzebuje, zobaczmy. O, to będzie najlepsze rozwiązanie. Kto potrzebuje świty? Kto jej nie ma? O, i poszli! Nie mamy, proszę bardzo. Pozwalniali się od razu. Poszli, nie ma ich. Poznikali niczym po prostu pioruny. No i prawdopodobnie asystenci też poznikali, mam nadzieję, że nie. Ben Haskins, Andy Barton, jest Ben Haskins, ktoś nam zniknął. A on nie, jeszcze nie poznikali, to mi się coś... Mam wrażenie, że... A, tamten co... A, rozumiem już, dobra. Zwolnił się tamten Fajfus. Dobra, publikacja filmu jeszcze. No... Ładnie wyszedł. Powiem wam, bardzo ładnie wyszedł ten film, ale jesteśmy na drugiej pozycji, ale ładnie wyszedł, naprawdę ładnie wyszedł. Teraz tak, szybko, jeżeli chodzi o asystę. Kto odchodzi? Zinke, Barton i Haskins. Wasi asyści, kurczę, tutaj zostaną przerobieni na budowniczych. Także czekajcie, gdzie oni są? Ben Haskins. Twój asysta będzie budowniczym. Zinke. Nie, to nie ty. Gdzie jest twoja asysta? Ktoś tu ucieka. Kim ty jesteś? A, to ten, co się zwolnił. A, to sobie idź. Nie chcecie tutaj, wiesz? Nie chcecie... O, Karsten Zinke przeszła na emeryturę. Przeszła na emeryturę. Dobra, ale Zinke, a gdzie jest twoja świta? O, wszyscy odchodzą na emeryturę. Bezrobotna. Halo, ale cię mogę... Ha! Hej! Zatrudniłem ją jako... A, bo to była statystka. Dobra. Idź z tobą, zwalniam cię. Idź sobie. Odrzuć. Nara. Zwalniamy wszystkich po prostu i już. Zinke już jest. Zwolniony. Musimy się tylko rozejrzeć tutaj za wychodzącymi. O, właśnie, tak? Budowniczy. Bo będą wychodzić teraz tutaj. Przeszła na emeryturę. Dobra. Jeszcze tak. Ben Haskins. Gdzie jest twoja asysta? Ludzie nam wychodzą ze studia. Patrzcie, jak ją... Na emeryturę odesłaliśmy, kurde. W jakichś ciuchach. No, okej. Okay. To niech sobie idzie. A ty? Kim jesteś? Kogo? Ale idziesz za nią, to nie. Dobra. To wiem. Ben Haskins, gdzie jest twoja świta? Na pewno łazi gdzieś za tobą.
Nie łazi. A, ja twoją świtę już przerobiłem, dobra. No to Ben Haskin, słuchaj, żegnamy się. Nara. Przykro mi niestety. Ej, to chyba już żeśmy pozałatwiali sprawy, jeżeli chodzi o świtę i tak dalej. No to, no to nieźle. Także tak. Przydzielamy przyczepy, słuchaj. Nail Waliance, kurde. Będziesz, kurde, miał sobie tutaj przyczepkę. Proszę bardzo. To są jeszcze najlepsze przyczepy. Ty, Nail, idziesz do tej. Od razu z grubej rury masz. Jeszcze lepiej będziesz zadowolony. Teraz tak, ty, Niki jakaś tam. Tu są same wolne przyczepy. Ja cię nie mogę. Mamy dwie wolne przyczepy. Dobra, kto nie ma przyczepy, to dostanie po prostu przyczepę. Ty masz lat 27. To czekaj, idziesz w takim razie, gdzie ty masz przyczepę? O, a ty masz już tu przyczepę. To możesz sobie tu być. Ty masz przyczepę? Gdzie masz przyczepę? Która jest twoja? Przydziel. Która jest twoja, powiedz mi? Pewno ta jakaś lepsza, co? Przydziel. A, ty masz taką słabą przyczepę. No, brak właściciela, znajdziemy i ci przydzielimy w takim razie. Wszyscy tu mają. Okej, okay, no to ty będziesz miała tutaj w takim razie, bo tu jest brak, to proszę bardzo. Myślę, że będziesz zadowolony. Ty jesteś młoda, to jeszcze dużo przed tobą. A ty, co tam u ciebie? Przyczepa. O, ty nie masz przyczepy też. Słuchaj, jesteś też młoda, więc inwestujemy w ciebie. Ile ty masz lat? 21, jak tak to cię bierzemy w takim razie. 23, też może być. Dobra, lecisz na tą najlepszą przyczepę. Okej, okay. Będziesz naszą najlepszą gwiazdą, więc musisz mieć najlepszą przyczepę. Czy gdzieś jeszcze jest nieprzydzielona przyczepa? Znaczy z tych lepszych oczywiście. Przydzielona. Brak właściciela. Kto ma gorszą przyczepę, a chciałby mieć lepszą? Pan Cheeseburger, znaczy jak przeczytałem śmiesznie akurat. Ty masz tutaj, dobra. Ta jest bez właściciela. Kto by chciał? Kto jest młody, aby chciał? Młodych, bo staruchów nie chce. Dobra, to ona zostanie w takim razie bez właściciela i tyle. A ty masz gdzie przyczepę? Gdzie ty masz przyczepę, babsztulu jeden? Pewno jakąś tutaj, co? Tutaj masz. Dobra, to nie zmieniam w takim razie. Idźcie kręcić. Tak, idźcie kręcić. Bardzo dobrze. Ty nie musisz chyba teraz kręcić. Co? Emerytura? Też? A, to pozwalniamy w takim razie wszystkich, co są. Dobra, to w następnym odcinku. Słuchajcie, drodzy widzowie, rzeczywiście będziemy sobie kończyć, ponieważ 30-minutowy odcinek wydaje mi się, że jest dobrym rozwiązaniem, a tymczasem zobaczcie, że na naszych skromnych progach, przed naszym studiem, świetna, młoda, kurde tutaj, liczba 4 osób czeka na pracę. Także zaczyna się całkiem sympatycznie. Drodzy widzowie, zachęcam do obejrzenia kolejnego odcinka, bo 22 lata, 21 lat, 18 i 20. Nowi adepci sztuki aktorskiej. 72 rok i oni prawdopodobnie pozostaną już do końca studia. Także w tym odcinku to już wszystko. Ja dziękuję Państwu za obejrzenie i zapraszam do kolejnych filmów. Tak więc cześć i czołem!